dzwony były dostawione. Czyli jest po prostu... Powóz taki. Do tego jeszcze, o, teraz już zupełnie inaczej. Tutaj jak się, o matko, to jest wzmocnienie, jakbym do mikrofonu mówiła. Tak. To dawało takie wrażenie, bo to budziło strach wśród tych oskarżonych, bo tak wyniosłem w miejskim, bo każde średniowieczne miasto... Panią Anną zwiedzamy dzisiaj Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Pani Anno, dlaczego warto przyjechać do Chełmna? Bo to tu wszystko się zaczęło. Używając słów Jana Pawła II, i szkoła się zaczęła, i teatr się zaczął, i miłość się zaczęła, bo Chełmno miasto zakochanych. Większość gości, turystów zaczyna swoje zwiedzanie od Torunia, Gdańska, Elbląga, jeżdżąc po tych dużych aglomeracjach, ale chcąc poznać historię zakonu krzyżackiego, chcąc poznać historię ziemi chełmińskiej, chcąc poznać historię średniowiecza, trzeba zacząć od Chełmna, bo to tu rozpoczęła się historia zakonu krzyżackiego, historia naszego miasta. To XIII wiek dał początek tym słynnym dziejom. I my dzisiaj ten XIII wiek, to te średniowieczne założenie miasta cały czas widzimy na żywo, tutaj spacerując po mieście, oglądając architekturę, prawda? Dokładnie. Chełmno jest jedynym miastem w Europie, gdzie zachowały się najdłuższe mury obronne, gdzie zachowało się 6 gotyckich kościołów, układ urbanistyczny miasta i nigdzie więcej Państwo tego nie zobaczycie, tylko u nas. Chodzimy, zwiedzamy wystawę i nagle oto wielki obraz Mikołaja Kopernika. Co w Chełmie robi obraz Mikołaja Kopernika, skoro wszyscy wiedzą, że Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu? Tak, w Toruniu się urodził, tam rozpoczął tą najważniejszą, pierwszą część edukacji, natomiast najważniejszą część edukacji wyższej ukończył w Chełmie. Według wielu badań historyków, to właśnie tutaj w Chełmińskiej Akademii Mikołaj Kopernik uczęszczał na swoje nauki. W Chełmie również, z Chełmem są również związki rodzinne, bo tutaj zakonnicami w miejscowym klasztorze benedyktynek była ciotka Mikołaja Kopernika, siostra. Schyłek życia spędziła również matka. Czyli on to miał po prostu bardzo wiele wspólnego z Chełmem. Tak, dopiero po ukończeniu nauki w Chełmie udał się na studia do Krakowa, tam uzupełnia swoją edukację. Jak patrzymy na Chełmno, to to jest taka szachownica. To z góry było tak zaplanowane, że tak właśnie to miasto będzie wyglądać? Tak. Miasto zostało założone tak zwanym surowym korzeniu. Oznacza to, że krzyżacy bardzo dokładnie zaplanowali układ urbanistyczny miasta. Chełmno miało być stolicą zakonu, siedzibą diecezji i siedzibą uniwersytetu, w związku z czym ta stołeczna rola była również podkreślona przez ten układ urbanistyczny. Jest to jedyne miasto w Europie, które ma zachowany szachownicowy układ ulic. Do dzisiaj widzimy. Dokładnie. Tak. Wszystkie ulice zostały wytyczone słynnym prętem chełmińskim, wzorcem miary. Wszystkie ulice mają szerokość 2,5 pręta chełmińskiego, a cała starówka otoczona najdłuższymi murami. Murami o długości 2270 metrów bieżących. Ciekawostki w środku miasta. Baszty otwarte nie mają tej czwarty. Tu jeżeli chodzi o ten fragment ciągu muru... Zachowały się tak zwane otwory maculcowe, to są te małe otwory. To nie jest tak, że ktoś powyjmował sobie takimi rzędami cegły. W te otwory instalowano takie drewniane konstrukcje, po których rycerz przemieszczał się między jedną a drugą basztą. Siedząc w baszcie, rycerz musiał widzieć to, co się dzieje po lewej i po prawej stronie. W związku z czym z każdej baszty było widać basztę po lewej i po prawej. Nie, to jest metal. Jeździł na metalu? Tak. O Boże. Pedały i to już jest troszeczkę późniejsze. Proszę Państwa, rower w tamtym czasie kosztował niesamowite pieniądze. I proszę zobaczyć, będąc tutaj widzi basztę następną. Tak. Odwracając się tutaj, patrząc na mury obronne, tam widzą Państwo taki wyskok, dzisiaj jest tam budynek, tam też była kolejna baszta.